Trzy oferty na prace przedprojektowe czwartej linii metra warszawskiego. Awaria wyjścia z stacji Ulrychów, a także ostatnie prace na Gagarina. Czy nowy przystanek kolejowy Warszawa-Ulrychów, noc muzeów z Wukatką, Vetrillo Plus oraz czy można wpuszczać psy do stawu na Polu Mokotowskim. O tym nie tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym w sobotę 11 maja. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, Tom Zonsz i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, czyli mojego przeglądu subiektywnego najciekawszych newsów z tygodnia z Warszawy. I zaczynamy jak zawsze od awarii w jednostkach metra. Jak coś trochę inaczej mówię, bo przyznam, bo cały czas jestem chory. Natomiast tak, najważniejsze co się faktycznie dzieje, no to dwie windy. Dwie windy na tej samej stacji metra nie działają, Ratusz Arsenał, jedna nie działa od 2 tygodni, a inna działa, nie działa dopiero od 1 tygodnia. Tymczasem no metro się cieszy, bo mają 3 oferty, tylko troszeczkę ponad budżet na prace przedprojektowe dla czwartej linii metra. Z tych prac przedprojektowych między innymi śledzimy, czy nowe metro mogłoby być wykonane w ten sposób, abyśmy musieli wsiadać z peronu przez podwójne drzwi, czyli w skrócie drzwi na stacji i drzwi do pociągu, one by się musiały dopasować, oraz czy pociągi metra mogą być całkowicie autonomiczne, czyli w skrócie bez maszynisty. No, te prace będą oczywiście realizowane również w innych aspektach, jak między innymi podzielić całą budowę, jak dokładnie rozstawić wszystkie stacje, jeżeli chodzi o lokalizację i tego typu rzeczy. Natomiast na razie jeszcze trzeba ocenić te oferty i później trzeba będzie rozpocząć wszystkie pozostałe kolejne prace, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Więc jak będzie ocenione oferty, jak będzie podpisana umowa, wtedy możemy faktycznie powiedzieć dopiero, że rozpoczęły się faktycznie prace nad M4. Bo na razie to wiecie, dopóki się nie podpisze umowa, no to może być tak jak z WoWem. Czekamy, czekamy i czekamy, aż kiedyś rozpoczną budowę. Tymczasem z kolei z innych informacji, awaria bramy rolowej już od stycznia jest na stacji metra Ulrychów i wiem, potwierdzam, miałem okazję to zobaczyć faktycznie. No wyjście, na szczęście z tej stacji metra są 2 wyjścia, jeżeli chodzi o właśnie te bramy, są 2 bramki. Natomiast czemu tak długo to trwa? No prace mają się być tutaj realizowane serwisowe w ramach gwarancji w tym miesiącu mniej więcej, czyli w maju. Ale czemu wygląda tak tragicznie i czemu czas to jest nienaprawione? W związku z tym, że ta brama jest po prostu trochę nietypowa i tam te części muszą być trochę inaczej zbędne, bo ona jest po prostu bardzo długa, dlatego też trochę dłużej trwa. Przynajmniej tak metro się tłumaczy. Stacja otwarta do użytku w czerwcu 2022 roku, jest jeszcze na gwarancji, więc spodziewajmy się, że niedługo to zostanie naprawione. Jednak to jest trochę kuriozalne, że już od stycznia ta brama nie działa, mamy po maj, więc de facto pół roku może nie działać jedno wyjście ze stacji metra, bo po prostu coś się zepsuło. Według mnie to trochę kuriozalna sytuacja i mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji ponownie. No, dodam do tej sytuacji faktycznie Witold Lubanowicz pisze właśnie w tym artykule, że na M1 takich problemów nie ma. Na M2, na całej M2 mamy właśnie takie bramy, jeżeli chodzi o zamykanie stacji metra, natomiast na M1 mamy po prostu zwykłe drzwi i drzwi nigdy nie zawodzą, jakby one są normalne, nie są jakoś nie wiadomo jak wymiarowe i nie było już sytuacji, żeby przez drzwi normalne wymiarowe na M1 kiedykolwiek stacja metra została zamknięta cała. Tutaj już, znaczy nie cała stacja zamknięta, tylko całe jedno wejście. Tutaj już taką sytuację niestety mamy i to już od stycznia. Tymczasem z innych informacji będą nowe legitymacje szkolne, czyli e-legitymacje i w związku z tym też trochę zmieni system, jeżeli chodzi o karty miejskie. Teraz ZTM nie będzie wydawać już takich tych kart miejskich dla uczniów plastikowych, tylko faktycznie to będzie kodowane na tych e-legitymacjach, jeżeli będą miały taką możliwość legitymacji, czyli będą miały możliwość po prostu kodowania. Jeżeli nie będą miały, to po prostu dzieci będą dostawać może opaski. W sensie, ogólnie chodzi o to, że teraz ta legitymacja sama w sobie będzie już przepustką do tego, żeby korzystać z komunikacji miejskiej i nie będzie trzeba po prostu jeszcze mieć niczego tam wgranego, ale chodzi o sam aspekt otwierania bramek w metrze i dlatego też po prostu będzie zakodowana wejściówka na tych kartach, na tych legitymacjach, które będą miały taką możliwość, a jeżeli nie, to ZTM może rozważa wdrożenie po prostu takich opasek, którymi będzie się otwierać po prostu bramki. No, jestem ciekawy. Znaczy, ogólnie ja sądzę, że byłoby lepiej, gdyby po prostu dawali wejściówki, tak jak kiedyś. Byłoby na pewno tańsze i bardziej ekologiczne niż jakieś kolejne plastiki. No, ale no co, ja tam się znam na ekologii. Dobra, lecimy dalej. Słyszycie, że głos mi całkowicie już schodzi. Mam nadzieję, że do końca Mniejsza z tym przeżyje. Ale na Gagarina i Spacerowej już właściwie ostatnie prace są aktualnie realizowane przed oddaniem do użytku.
już od poniedziałku, nawet de facto od końca niedzieli, ale tak późnej niedzieli, będzie no właściwie wszystkie prace zakończone, już ruch będzie przerzucony na obydwie jezdnie ulicy Gagarina, jak i również na obydwie jezdnie ulicy Spacerowej i Goworka, więc to jest bardzo dobra informacja. Autobusy pojadą już dwoma jezdniami, a tramwaje... No może inaczej, po kolei. Najpierw aktualny weekend, który już aktualnie trwa, czyli w sobotę i niedzielę, trwa frezowanie ostatniego odcinka ulicy Gagarina. I dlatego też aktualnie autobusy tam trochę jeżdżą na okrągło. Natomiast tramwaje kiedy pojadą? No kiedy zakończą się wszystkie jazdy testowe. Jazdy testowe na ulicy Gagarina trwają. Hyundai jeździły, inne wszystkie pozostałe tramwaje też mogliście ostatnio zobaczyć, że jeździły, kiedy tam się pojawiłem i to wszystko też również nagrywałem, więc faktycznie trochę tych prac tam jest realizowane, ale chodzi o to, że tam przy jednym przystanku na Spacerowej trzeba jeszcze zrobić ostatnie poprawki, a tego też tramwaje na razie będą musiały jeszcze zrobić kolejne jazdy testowe w poniedziałek i najprawdopodobniej we wtorek będzie ona do użytku, nowa trasa tramwajowa i linia 11 zamiast jechać na Plac Narutowicza pojedzie właśnie na Sielce. To byłaby dobra informacja. Ja jestem przygotowany na jazdę we wtorek. We wtorek mogę przyjechać, bo ja będę w Sopocie już od poniedziałku, więc na wtorek mogę specjalnie przyjechać na ten otwarcie. Mam już to mniej więcej zaplanowane, ale muszę mieć informację w poniedziałek do 17, że faktycznie będzie to dane do użytku, bo jeżeli nie będzie, to nie przyjadę, a na kolejne dni nawet nie mam zbytnio pozwolenia na latanie w tym miejscu, więc jakby nie będę też skakać dookoła Sopu, żeby je uzyskać. Także najwyżej po prostu będzie to dane do użytku i ja później się pojawię w kolejnym tygodniu i to wszystko wam nagram, jak już funkcjonuje. Więc zobaczymy, czy faktycznie uda im się to otworzyć we wtorek. Jak im się uda, to również to zobaczycie na moim kanale i będzie live'ik. Jeżeli będzie faktycznie informacja i zielone światło, to w poniedziałek jeszcze dostaniecie specjalny film i specjalną zapowiedź, że tramwaj kierunek Gagarina będzie na żywo na live'ie około godziny 5 nad ranem. Transmisja właśnie z przejazdu pierwszym tramwajem, chociaż de facto cała transmisja oczywiście będzie z drona. I z użyciem tych mikroportów, no, cały czas je testuję, a w aktualnym moim głosie raczej nie sprawdzicie, czy faktycznie idealnie działają. Ale dzięki nim będę mógł nadawać na żywo przy live'ach właśnie z drona. Co ważne jeszcze z innych rzeczy, to niedługo, kilka dni później, bo tak, od poniedziałku już wszystko będzie funkcjonować w miarę ładnie, ale chwilę później, od 15 maja będzie zamknięta ulica Dolna. Chełmska będzie otwarta, jeżeli chodzi o połączenie z Jana III Sobieskiego, ale Dolna będzie z kolei zamknięta i nie będzie tutaj przyjazdu, więc tutaj wszystkie autobusy będą jechać ulicą Spacerową i Goworka. Jak już tam będą dwie jezdnie, to już nie będzie takiego dużego problemu. Natomiast to ważne, na Spacerowej i Goworka będzie tam dwie jezdnie, ale de facto tylko można po jednej paść w każdym kierunku, pomijając oczywiście pasy do skręcania. Więc jak ktoś, to też jest ważny element, o którym trzeba pamiętać. Dobra, lecimy dalej z kolejnymi informacjami, czyli oczywiście tramwaje warszawskie, które nawiązują współpracę z 6 firmami projektowymi, tak aby po prostu nie musieć robić przetargów takich tych dużych, pełnych, otwartych na wszystkie firmy. W ten sposób tramwaje trochę przyspieszą całą procedurę przetargową, jeżeli chodzi o projektowanie, bo po prostu będzie wybrane 6 firm, które będą pomiędzy sobą już konkurować, jeżeli chodzi o dane projekty i w ten sposób będzie można zaprojektować kolejne prace. Nie chodzi o jakieś zupełnie nowe inwestycje, jak tramwaj na Zieloną Białękę, jeżeli chodzi o te prace, tylko i wyłącznie o remonty. Remonty torowic, które wiemy, że są w coraz gorszym stanie. Ten zakres współpracy będzie opiewać lata do 2028 roku. No i właśnie już te 6 firm tutaj się zgłosiło 26 kwietnia. Mamy wybrane, więc tak będzie faktycznie wyglądać sytuacja. W sumie może to dobry pomysł, żeby trochę to przyspieszyć, jeżeli chodzi o te wszystkie prace. Z kolei z innych informacji mamy dobrą informację, mianowicie PKP PLK planuje nowy przystanek kolejowy. I to było jasne, że ma powstać w przyszłości przystanek kolejowy Warszawa-Ulrychów, ale trochę się zmieniło, bo Warszawa-Ulrychów ma powstać, ale tylko dla pociągów dalekobieżnych. Będzie to peron o długości 400 metrów. Dlaczego tylko łącznie dla pociągów dalekobieżnych i czym aż 400 metrów? Bo pociągi dalekobieżne takie są długości. Natomiast o co dokładnie chodzi? Już wam tłumaczę. Po pierwsze, nowy przystanek kolejowy ma się znajdować w tym miejscu, na linii dużej obwodowej pomiędzy Warszawą Główną Towarową a Warszawą Gdańską. Chodzi o to, że podczas pracy realizowanej w ramach Warszawy Wschodniej i przebudowy całej linii średnicowej przez linię średnicową będzie jeździć bardzo mało pociągów, jeżeli w ogóle będą jeździć. A nawet jeśli będą jeździć, to będą to preferowane pociągi aglomeracyjne i lokalne typu SKM i Koleje Mazowieckie. Pozostałe pociągi dalekobieżne będą kierowane przez Warszawę Gdańską, czy to właśnie przez dużą linię obwodową, czy też przez małą linię obwodową. I ważne jest tutaj, że Warszawa Gdańska jest dobrze połączona z metrem, ale z M1. Z M2 nie jest połączona. Dlatego też PKP chce łączyć się z M2 i na Ulrychowie, znaczy i na Młynowie jest połączenie wygodne w miarę, no te schody nigdy nie działają, ale na Młynowie jest.
połączenie z metrem, natomiast na dużej linii obwodowej nie ma żadnego przystanku kolejowego na razie. Są planowane jeden właśnie na Górczewskiej, jeden na Połczyńskiej, jeden też tutaj, no dosyć dużo tych zaplanowali, też na Alei Czerwca 1989 roku i Warszawa Gołąbki muszą przybudować, żeby obsługiwać tą linię. Tu też na Dźwigowej jest zaplanowany przystanek kolejowy, ale tam te prace muszą trochę być większe, jeżeli chodzi o te prace. No i tutaj właśnie przy Połczyńskiej. No i tutaj chyba też na Jelongach coś tam planowali w tym miejscu. Tak, tak, tak. Tutaj też coś jest zaplanowane. O, tutaj chyba na Człuchowskiej właśnie w tym rejonie. Natomiast te przystanki będą budowane po zakończeniu prac na przebudowie linii średnicowej. W skrócie za 10 lat. A na razie w przyszłym roku planowane jest wybudowanie dwóch peronów w tym miejscu. Jeden po jednej stronie, drugi po drugiej stronie. Tylko gdzie po drugiej stronie to nie wiem, bo tutaj jest układ torowy Warszawa-Jelonki i jakby po tym pociągi jeżdżą, a tutaj jakby są tory, więc nie do końca wiem, gdzie chcą to wstawić, biorąc pod uwagę, że przy rozjazdach nie można zbytnio stawiać peronów. Co ważne, peron będzie mieć część modułową, czyli 200 metrów będzie stałe, drugie 200 metrów mniej więcej będzie ruchome i będzie można je zmontować, kiedy już faktycznie pociągi aglomeracyjne będą kosztować tylko łącznie z tej stacji. Na razie mają jeździć tu tylko łącznie pociągi dalekobieżne w ramach wygodnej przesiadki do stacji metra Ulryków, która się w tym miejscu znajduje. Tylko mam nadzieję, że faktycznie już te rolety będą normalnie działać na Ulrychowie i że będzie można się dostać do stacji metra. Też co ważne, ta stacja metra Ulryków faktycznie też powstała specjalnie po to, żeby te połączyć się w przyszłości z pociągami. I tutaj powstały dodatkowe schody ruchome właśnie z tej strony. Nie tylko do tego ośrodka, który się tu znajduje, ale również właśnie do tej stacji kolejowej. Wyjście z stacji będzie preferowane, jeżeli chodzi o wyjście przez wiadukt ulicy Górczewskiej, bo przejścia podziemnego tutaj się nie wybuduje do stacji metra, bo po pierwsze jest daleko, a po drugie tu w przyszłości ma powstać też ta NS i PKP zaznacza, że po prostu w te aspekty nie będą wchodzić, bo ten teren, czyli dokładnie ta przestrzeń nie jest przygotowana pod budowę trasy NS. To ciekawe, że cały czas różne inwestycje są okrajane lub są wstrzymywane przez budowę trasy NS, a o trasie NS nic nie wiemy, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji, więc takie ciekawostki. Budowa ma być realizowana w przyszłym roku. Więcej informacji niedługo będzie nam przekazywać PKP-PLK. Z kolei z innych informacji Olsztyn Główny. Tu się zmienia sytuacja, bo aktualnie się zmieniła droga dojścia na perony. Już od dzisiaj, czyli od soboty, trochę się inaczej chodzi, a mianowicie w ten sposób aktualnie jest dojście na peron 4 i 3, czyli w skrócie przez peron 1 się przychodzi i całkowicie się aktualnie omija peron 2. Taka ciekawostka. Inne informacje to jest to, że Noc Muzeów z Bukatką już oczywiście przyszły weekend. Przyszły weekend mnie też całkowicie nie ma w Warszawie jak coś, więc nie pytajcie mnie w komentarzach, czy gdzieś się pojawię. Nie, nie mam. Jestem w Sopocie, czy tam w Gdańsku, może pójdę jakoś na muzeów, ale w Warszawie mnie całkowicie nie będzie przez ten najbliższy cały tydzień, pomijając otwarcie tramwaju na Gagarina, jeżeli będzie we wtorek. Więc tak była sytuacja. Natomiast w WKC z kolei standardowo będzie można zwiedzać właśnie ich Izbę Tradycji EKD WKD w Grudzisku Mazowieckim. Tak jak właśnie co roku przez noc, czyli od godziny 16 do godziny 23 w sobotę 18 maja. Z innych informacji prawdziwi czarodzieje kierowcy, mistrzowie kierownicy Warszawskiego Transportu Publicznego jeździli z jajkiem, jeździli, przebijali balony i inne rzeczy. Obejrzyjcie kolejne, koniecznie jakieś różne filmiki na YouTube, które się na pewno znajdują z tego. No dosyć ciekawe akcje, konkurs zrobili dla najlepszych kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego, również z hamowania w trudnych warunkach. Ja jestem pod wrażeniem, oglądałem parę filmów, akurat w telewizji oglądałem, więc tam to zobaczyłem. Ale jestem pod wrażeniem faktycznie, jak można jeździć precyzyjnie autobusami. No, ja nie jeżdżę, nie prowadzę w ogóle żadnych pojazdów spalinowych, więc no nie wiem, ale ładnie, ładnie, naprawdę jestem pod wrażeniem. Z kolei z innych informacji, kolejne prace są aktualnie realizowane, jeżeli chodzi o ulicę obozową, tam te nowe przystanki tramwajowe powstają. Wiem, przydałoby się zrobić o tym film, ale nie wiem kiedy. Więc na razie do tego momentu, a już tego filmu nie zrobię, to możecie się cieszyć tym, że w ten weekend są realizowane kolejne prace. Dlatego też linie autobusowe tramwajowe 23, 23 i 24 jeżdżą objazdami standardowo, więc nawet nie będę mówić, co się dzieje. No i 70 jeździ do Bornerowa z koła. Jeździ też zastępna linia autobusowa Z23, autobusy linii E45 i N95 i jeżdżą objazdami do koła jednego przystanku tramwajowego, który jest aktualnie w budowie. Z kolei zmieniają się prace aktualnie też na Brudnie, w związku z tym, że jest jeden odcinek jednokierunkowy, jeżeli chodzi o ulicę Rębilińską, dlatego też autobusy linii Z1 jeżdżą aktualnie takimi właśnie trochę większymi objazdami. Wiem o tym, jak tam wyglądają prace aktualnie na tym odcinku przebudowanym, powinien się pojawić w kolejnym tygodniu, jak już wrócę z Sopotu, ale film o zajezdni Anopol powinien się pojawić
jutro, jeżeli głosu całkowicie nie stracę. Z kolei, jeżeli podoba Wam się plakat Gdańsk Główny, który w tym miejscu macie, bardzo ładny Gdańsk, będę akurat właśnie tam przez najbliższy tydzień, znaczy w Sopocie, więc obok, no ale i tak plakacik jest bardzo ładny, to oczywiście macie do niego link w opisie od partnera kanału, którym jest Koleo. Przy okazji, dzięki Koleo będę mieć właśnie możliwość przyjechania z Sopotu specjalnie, tylko może nie na nagranie tramwaju na Gagarina rano na live, a później wracam ponownie na swój wyjazd. A jakby to był ciekawe, to nie jadę tam nagrywać filmów, jadę nagrywać filmy, ale nie takie jak zazwyczaj, tylko ze studiów, więc zupełnie inna bajka i tego raczej nie zobaczycie na kanale. Nawet na pewno nie zobaczycie. Ale dobra, to są inne rzeczy z bardziej mojego życia prywatnego, ale nieprywatnym życiem jest na pewno ZDM. No wiadomo, że lubię ZDM, a raporciki roczne, zresztą tutaj mam schowane ten trochę z tyłu, z poprzedniego roku mam z 2022 roku, a teraz mam już raport roczny przygotowany z 2023 roku. Nie będę ukrywać, że chciałbym uzyskać taką kopię właśnie już kolorową, wydrukowaną, bo bardzo jej lubię, ale jak coś, możecie już sobie zobaczyć, jest tutaj na stronie ZDM-u raport roczny wersji polskiej lub wersji angielskiej w formie PDF-a, możecie sobie całą przejrzeć. No, zobaczmy, czy mi internet pozwoli na to, przejrzenie tego. O, ładuje się. Może, o jest, raport roczny 2023 z ZDM i tak wygląda sytuacja, że faktycznie no, jakby się załadowało, no i spuchała, no to faktycznie jest i trzask. Tak to wygląda, no tutaj dokładnie wszystkie informacje i możemy sobie zobaczyć, co tam się działo w poprzednim roku. 642 pracowników, milion LEDów. Dobra, się wciągam, nie będziemy w to wchodzić, bo wiemy, że bym mógł nie bez nieskończoność. Z kolei z innych informacji Veturillo się łączy z innymi systemami rowerowymi w Warszawie, a właściwie poza Warszawą. Pruszków, Piaseczno, Otwock czy Józefów to gminy i miasta, które są aktualnie połączone już właśnie z Veturillo i w ten sposób można po prostu pojechać albo na ich rowerze, albo na właśnie Veturillo do innych miejsc poza Warszawą i tam na spokojnie zostawić na takich samych zasadach. To jest bardzo dobra informacja. Chodzi o to po prostu, że same rowery mają ten sam model zapinania roweru i zatrzymywania go na stacjach taki sam, jak odbywa się w Warszawie, więc taka dobra informacja. Z kolei z innych informacji została podpisana umowa na budowę nowego przejścia dla pieszych do nowego mostu na Pragę. Ta inwestycja będzie realizowana mniej więcej od 25 marca przez 100 dni, więc no wiecie, 25 marca to w teorii nam daje, że skoro to jest 100 dni to jest troszeczkę ponad 3 miesiące. Marzec to jest 3, co nie? 3. Tylko to jest koniec marca, więc de facto kwiecień, więc najprawdopodobniej jakoś jakoś w połowie wakacji powinniśmy mieć już faktycznie funkcjonujący przejście dla pieszych. No szkoda, że nie udało się tego zrobić wszystkiego naraz na te wakacje, ale no trudno. Dobrze, że w ogóle to przejście dla pieszych będzie w tym miejscu wytyczone. Bardziej mi chodzi nawet o prawo oskręcić przejście dla pieszych, bo obok faktycznie jest przejście podziemne, więc jakby aż tak dużej potrzeby w tym miejscu nie mam. Chociaż z samego mostu też mało korzystam, bo mam dużo więcej rzeczy na głowie mimo wszystko, ale miałem okazję faktycznie z nim chodzić, również tam z dziewczyną, więc jest to całkiem przyjazne miejsce, żeby sobie pochodzić, pochillować, popatrzeć w gwiazdy. No, tym bardziej jak teraz takie zorze są ładne. W sumie muszę zobaczyć jeszcze później. No, przez okno nic się nie świeci jeszcze. Dobra, bo się już trochę rozgaduję, a mamy jeszcze parę informacji, mianowicie jak zmieniła się Warszawa przez ostatnie 5,5 roku. No to właśnie możemy zobaczyć w tym raporcie, jak to dokładnie wygląda. Tymczasem nielegalne reklamy. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o nielegalne reklamy w kwietniu 2024? A już Wam mówię. Sytuacja jest następująca. 891 kontroli, 80 usuniętych nielegalnych obiektów reklamowych, 99 wszczętych postępowań i 60 decyzji nakładających karę. Tak wygląda w skrócie, a w większym skrócie ogólnie 3675 przeprowadzonych łącznych kontroli. To jest ogólnie podsumowanie całego już aktualnego 2024 roku. Liczba kontroli łącznie reklam to jest 1954, usunięte reklamy 249. To jest ogólnie wszystkich obiektów, natomiast samych reklam to jest 128 usuniętych reklam, liczba wszczętych postępowań 669, liczba wszczętych postępowań w stosunku do reklam 375, liczba wydanych decyzji ogółem 347 i liczba wydanych decyzji reklam 147, więc jak widzicie ostatnia aktualizacja jest z 9 maja tego roku, więc sytuacja jest nieciekawa, ale ZDM na szczęście z tym oczywiście walczy. Szkoda tylko właśnie, że nie mamy zdjęcia żadnej reklamy. Szkoda.
Idziemy dalej z kolejnymi informacjami, mianowicie wymiana nawierzchni w Alei Wilanowskiej. Aktualnie się odbywa w ten weekend i dlatego linie autobusowe 189, 317, 41 i 42 czy N1 i N33 jeżdżą troszeczkę objazdami w związku z tym, że wjazd w Aleje Lotników z Alei Wilanowskiej jest aktualnie niedostępny i trzeba jeździć troszeczkę tymi objazdami. Tak też jeżdżą wszystkie autobusowe, linie autobusowe aktualnie tędy objazdami. Tak? Tędy, a nie tędy? Czekajcie, jeszcze sprawdzę. Tak, Mazyleckiego jeżdżą, dobra. Z kolei inne informacje to jest to, że kolejarze dalej realizują swoje prace w Alei Prymas Tysiąclecia, jeżeli chodzi o tunel drogowy pod linią kolejową i co ważne, tam te prace będą realizowane teraz od właśnie 13 maja, czyli od poniedziałku do 16 czerwca i ten odcinek będzie zamknięty, etapami będą zrobić poszczególne nawy, więc jak ktoś uważajcie, aktualnie jest ustawiony znak stop z wyjazdu z tunelu. Tunel z Alei Rzymskiej w kierunku Prymasa Tysiąclecia ma aktualnie znak stop wyjazdowy właśnie do tunelu kolejnego, więc jak coś uważajcie, jeżeli tam jeździcie. I też co ważne, zostały wyznaczone specjalne bus pasy na Bitwie Warszawskiej 1920 roku i na Grzymały Sokołowskiego zostały wyznaczone specjalne bus pasy specjalnie dla autobusów, aby nie stały w korkach i mogły lepiej to wszystko przejechać. Z innych informacji to właśnie są realizowane prace na Rębienickiej, jeżeli chodzi o te tory i dlatego też właśnie ten odcinek tutaj jest zamknięty na ulicy Rębienickiej. Jest ruch tylko i wyłącznie jednokierunkowy, dlatego też linia autobusowa Z1 jedzie trochę objazdami. Z kolei, czy można wpuszczać psy do stawu na polu mokotowskim? No, mam nadzieję, że tego pytania nie musiałem zadawać i Wam odpowiadać, że rzeczywiście tak nie można robić. Ani na te wyspy, które tam się znajdują, ani do stawu małego, dużego, do żadnego stawu nie wpuszczamy swoich pupili, no bo tam po prostu też roślinność żyje i próbuje aktualnie się rozwinąć. Więc siłą rzeczy to nie jest przestrzeń dla zwierząt, również dla ludzi, tak, żeby nie było. Ludzie też tam nie powinni wchodzić. Więc jak coś, tak by na sytuację i to też nam przypomina Zarząd Zieleni. Natomiast z innych informacji, tak jak mogliście ostatnio zobaczyć na filmie, są realizowane prace, jeżeli chodzi o właśnie ostatnie testy i film jeszcze jeden z testów będziecie mogli zobaczyć jutro. I ogólnie trochę testów, mogę powiedzieć, w tym momencie będzie realizowane właśnie, tak jak powiedziałem, w poniedziałek. Więc w ciągu dnia w poniedziałek będą testowane m.in. rozjazdy przy Sielcach. Mnie tam nie będzie, bo będę w Sopocie wtedy, ale jak coś możecie sobie dokładnie zobaczyć, co tam się dzieje. Natomiast jeden sondaż mniejsza z tym się pojawił. Kiedy Twoim zdaniem WKD wróci do Śródmieścia? A właściwie do Warszawa, Śródmieście, bo do Śródmieścia nie dojeżdża. No i tak, kiedy wróci? Na 604 głosy większość z Was stwierdziło, że im się nie uda tego zrobić w terminie i się dopiero wydarzy w lipcu później. 43% Was tak stwierdziło. Następnie było, nie wiem, nie mam zdania, 21% z Was zagłosowało 9 czerwca, czyli zgodnie z kodem jazdy i zaplanowaną datą, to jest 20% Was zagłosowało. Później, ale w czerwcu 9%, no i w czerwcu, ale bez zatrzymywania, czyli w skrócie przejazd bez zatrzymywania na nowym peronie, tylko łącznie 6% Was tak stwierdziło i zagłosowało. Co ja mogę Wam powiedzieć? Bardzo dziękuję za to, że tutaj jesteście i za to tutaj coraz to więcej, już ponad 16 082 osoby. Oczywiście bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Jeżeli Wy chcecie, żeby ten licznik się zwiększył, jak zawsze zachęcam Was do kliknięcia przycisku subskrybuj i tego dziwnego dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnego wydania mniejsza z tym, które będzie specjalnym wydaniem 200 właśnie prosto z Sopotu. Nie będzie ono z Molo, raczej będzie po prostu normalnie z plaży gdzieś tam w Sopocie, więc będziecie mogli mnie zobaczyć, jak wypoczywam, może aż tak bardzo bajeransko to nie. Ale jeżeli macie jakieś specjalne życzenia, co byście chcieli zobaczyć w 200 wydaniu mniejsza z tym, może coś z technicznych części, może jakieś mojej większej prywaty, dajcie mi znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawy, czy chcielibyście coś innego zobaczyć mniejsza z tym i dajcie swoje propozycje, co by Was interesowało. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. No i jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Awiznosza, Patronite, ukośnika Awiznosz, dzięki Wam te wszystkie i nowe bajery mikrofonowe jestem w stanie kupić, jak i również oczywiście nagrywać cały czas te wszystkie filmy, czy chociażby ogrywać te wszystkie ujęcia z bardzo ciekawych perspektyw, jak ostatnio jazdy testowe na Gagarina, bo jednak ujęcie z monocykla chyba widziałem, że Wam się spodobały, bo są, no nie będę ukrywać, że mi też się bardzo podobają, a ich nagrywanie również jest wspaniałe, chociaż organizacja tego jest bardzo trudna technicznie, no dzięki krótkofalówkom, które teraz mam, faktycznie jest trochę łatwiej do ogarnięcia, jeżeli chodzi o te wszystkie większe wydarzenia, więc również na oddanie do użytku tramwaju na Gagarina i jesteśmy już po części technicznie przygotowani na tą dosyć dużą, trudną operację, również właśnie z partnerem kanału, jeżeli chodzi o zakup dla mnie biletów w jedną i w drugą stronę na szybko, żebym mógł to nagrać i później wrócić do pracy, bo jednak tam w Sopocie będę też dosyć pilnie pracować, 2 dni wolnego mam przewidziane w tym tygodniu, więc i tak, szaleństwo. Natomiast co ważne,
Jeżeli chodzi o dane nie do użytku, to tam fajna Gagarina, będę Was jeszcze informować, czy faktycznie się uda to zrobić we wtorek. Jeśli tak, to o której godzinie będzie transmisja na żywo. Później będzie jeszcze zapis live'a i oczywiście też będzie normalny film. Ale z ważnych informacji, to w najbliższym tygodniu będą normalnie filmy też się pojawiać. To, że mnie nie ma, to nie znaczy, że się filmy nie będą pojawiać. Jutro cały dzień spędzę na montowaniu tych wszystkich filmów, więc będziecie mogli tego trochę pooglądać. Więc co zobaczycie w najbliższym tygodniu? Jutro koniecznie zobaczycie jeszcze film właśnie z jazd testowych, ale bez mojego gadania. I będzie jeszcze film w końcu z zajezdni tramwajowej Annopol. Ten, który już od ponad 3 tygodni czeka na publikację. Wiem, długo, ale lepiej późno niż wcale. Z innych filmów, które faktycznie są dla Was i czekają, no to jest oczywiście ulica Nowoczuchowska, nowa ulica Suwak. Jest również to, co nagrywałem dzisiaj, czyli rzecz jasna, tunel w Sulejówku Miłośni i również nowy parking, który tam powstał, bo miałem okazję po nim przejechać, czy nowy dworzec, który powstaje przy przystanku kolejowym Sulejówek. Jest też oczywiście nowa ulica Ordona i jak i również nowa ulica Jana Kazimierza. W ramach pozostałych inwestycji planowanych, jak powiedziałem, będzie ulica Nowa Suwak, którą już nagrałem, jak i również nowa ulica Człuchowska, która odkorkuje raczej skutecznie cały Chrzanów. Czy coś jeszcze mam dla Was zaplanowane z tych fisz przy serii? A, no zapomniałbym. Wiadok na granicy Pruszkowa i Piastowa też już od ponad 2 tygodni czeka na publikację, bo jeszcze jest z kwietnia. Ten film najprawdopodobniej w poniedziałek zobaczycie. No i później, w zależności od tego, jakie będą oddawania do użytku i inne rzeczy, będziecie oglądać to wszystko. A wspierający te filmy już po części będą mogli oglądać od jutra w ciągu dnia, ale większość w nocy z niedzieli na poniedziałek filmu będzie już dostępna dla Was wszystkich patronów poszczególnego oczywiście wyższego poziomu. Tymczasem, na koniec ciekawostek, pewnie ostatnio widzieliście nowy film na drugim kanale z gier, właśnie Cities Skylines, w końcu życzymy drugi film i niedługo pojawią się również na planach Awiznasza, bo tak się nazywa ten kanał, który macie oczywiście link w opisie. Jak ktoś zachęcam do subskrybowania, tam czasami gram sobie, więc jakby też mam jakieś inne rzeczy niż normalnie nagrywanie filmów. Takich tutaj, które zobaczycie. Natomiast tam też niedługo będę pokazywać część techniczną studia Nisza z tym, jeżeli chodzi o tą całą część techniczną z Lego, która jest. No, z racji tego, że słyszycie, jaki wygląda mój głos, to nie mogę powiedzieć niczego głośniej, więc mogę tylko mocniej klasnąć. Jakoś mocno klasnąłem. I cały czas działa ten mechanizm, który już widzieliście, że kulki sobie przelatują co 10 minut, ewentualnie jeżeli to właśnie klasne. Natomiast sama konstrukcja trochę się zmieniła tutaj po tej stronie, bo już mapa jest mniej zasunięta. My tak stwierdziłem, że będzie lepiej, ale co ważne, pomijając to, że mapa jest mniej zasunięta, tutaj też już zupełnie nowa konstrukcja z stacją kolejową, która jest na dole i pociągi już nie dalej funkcjonują. Więc gdybym jeszcze klasnął, nie wiem ile razy, bo tam na górze jest jakiś świetlacz, to pociągi już jeżdżą i całkowicie kulki są aktualnie już w całym zamkniętym obiegu, więc no. Ja nad tym siedziałem miesiąc. Będę chciał Wam to wszystko pokazać, jak to działa i funkcjonuje, bo faktycznie świetnie też przy tym się bawiłem i trochę odreagowałem, robiąc zupełnie inne rzeczy. Dobra, ja też muszę sobie wziąć na gardło i pakować się do Sopotu, a później nagrywać dla Was filmy, bo tego będzie dosyć dużo. No. A później jak wrócę, to wiadomo, Zachodnia, Alka 7, czy jakieś inne inwestycje, jak tramwaj do Wilanowa. Cześć! Wracam do oglądania Eurowizji. No wiecie, lubię te konkursy geograficzne.